19 marca w Kutnowskim Domu Kultury obchodziliśmy Dzień Wędkarza. Tegoroczny finał konkursu plastycznego i literackiego zatytułowany Wędką Czystym Wodą Cześć jest jednym z elementów działań koła na rzecz upamiętnienia stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Konkurs jest również częścią programu imprez okolicznościowych w powiecie i współpracujących gminach. Do konkursu zaproszeni zostali młodzi członkowie koła oraz dzieci i wnuki wędkarzy zgromadzonych w kole nr 109 PZW Metalurg Kutno. Tradycyjnie zaproszone zostały również dzieci ze szkół podstawowych z Kutna gmin Krośniewice, Kutno, Nowe Ostrowy, Strzelce i po raz pierwszy z gminy Dąbrowice oraz z placówek opiekuńczo-wychowawczych całego powiatu kutnowskiego. Konkurs plastyczny i literacki Wędką Czystym Wodą części był objęty patronatem starosty kutnowskiego przewodniczącego rady powiatu prezydenta miasta Kutno burmistrza Krośniewic oraz wójtów gmin Kutno, Nowe Ostrowy, Strzelce oraz Dąbrowice. Honorowego patronatu udzielili posłowie na Sejm RP 8 kadencji. Na konkurs wpłynęła rekordowa ilość prac. 369 prac plastycznych i 42 wiersze. Rozstrzygnięcia dokonały powołane komisje konkursowe pod przewodnictwem Piotra Cichowskiego i Cezarego Figury. Dla wiadomości dnia, Paweł Albiniak.